Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospodin z wami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. U ono wrieme uczniowie opowiadali, co ich spotkało w godilo na putu i kako znali Jezusa przy łamaniu chleba. Krucha. A gdy rozmawiali o tym, parali, sam stanął pośród nich i rzekł: mir, pokój wam. Oni zbunjeni i pożonym i wylękłym pomyślisze, że widzą ducha. On rzekł do nich: zašto se, czemu jesteście zmieszani? Zašto wam sumnje obuzima w waszych sercach? Pogledajcie, popatrzcie na moje ręce. Ja sam jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani da ja ima. Rekawszy to, przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. I dokonie od radości, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni rzeczy, rzekł do nich: co za jelo? Oni mu pruże komad peczenej ryby, pieczonej ryby, uzme i przed nima spożył przy nich. Na to rzekł do nich: to je ono, właśnie znaczyły słowa, które mówił, bio z wami, jeszcze z wami, musi się wypełnić wszystko, co napisane u proroków i w psalmach. Tada im świecił ich umysły, rozumił, aby rozumieli pisma. Im rzecze, rzekł do nich: je, tak jest napisane, Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I u niego cię proszone będzie nawrócenie, propowiadati obracie grzechów wszystkim narodom, po swym narodima, począwszy ście świadkami tego. Wy jste tomu świadoci. O słowo Pańskie. Sława Tebie, Chryste. Predragi, draga bracio i sestry, danas. Drodzy bracia i siostry, dziś czytamy Ewangelię, widzimy, jak zmartwychwstały Jezus przychodzi po raz pierwszy do apostołów. Znajduje ich przelęknionych, zatrwożonych, pełnych wątpliwości. Możemy zapytać się, dlaczego tak wiele wątpliwości? Dlaczego potrzebują tak wiele dowodów na zmartwychwstanie Jezusa? Którzy z Jezusem żyli przez 3 lata, tym, którzy byli świadkami tylu cudownych znaków, które uczynił Jezus. Zwłaszcza gdy dodamy, iż Jezus pojawił się Piotrowi o objawieniu się świętym kobietom. Uczniowie są zatrwożeni, zakłopotani.
Ewangelia. Myślą, że widzą ducha, mówi dzisiejszy fragment z Ewangelii. Tak więc apostołowie nie mają spontanicznej wiary w zmartwychwstanie, więc możemy dojść do pewnego wniosku, iż zmartwychwstanie nie może być Zobaczmy teraz, jak Jezus bardzo chce przekonać swoich przyjaciół, że nie jest duchem, ale jest tym samym z przeszłości, chociaż w innym stanie. Najsilniejszym dowodem jego tożsamości są jego rany. Jasny znak, że Mesjasz ma cierpieć i trzeciego dnia powstanie z martwych, jak to było ogłoszone przez proroków. Ewangelista Łukasz chce tak potwierdzić swoim czytelnikom, że Chrystus zmartwychwstały nie jest jakąś zjawą. Kod Jezusa jest człowiek prisutna cielesność. Jezus nadal obecny w sposób fizyczny, chociaż jego ciało zostało przemienione. Łukasz wskazuje, że uczniowie nie tylko patrzą na Jezusa, ale go dotykają. Z strony Jezus nie tylko mówi do nich, pozwala się dotknąć, ale także je razem z nimi. Więc Jezus robi wszystko, aby pomóc uczniom uwierzyć. Spójrzcie tylko, jak Jezus musi się do nich dostosować, do ich niespokojnego serca. Tylko wtedy ich serce się uspokoi, gdy zobaczą, że Jezus spożywa tą rybę. Pierwsze czyni Jezus, pierwsze uspokaja swoich uczniów, bracia i siostry. Ważnym słowem Wielkanocy, zmartwychwstania, to jest pokój. Jest to pozdrowienie Jezusa, jakby podpis zmartwychwstałego Chrystusa. Wiemy, że dzięki powitaniu pokój Jezus jest zawsze blisko. Jezus jest pełen dobroci, zrozumienia, przynosi pokój i otwiera ich serca, a na końcu i umysły, aby zrozumieli Pisma, aby mogli stać się świadkami Jego słów. Gdyż w Jezusie wszystko zostało zrealizowane, co znajduje się w prawie, proroków, pismach. Dziś Jezus to szczególnie akcentuje. Uczniowie dopiero teraz zaczynają zdawać sobie z tego sprawę. Jezus mówi uczniom, jakie będzie ich zadanie, czyli że w Jego imieniu mają iść i odpuszczenie grzechów. Posłanie Jezusa tak będzie. A uczennicy, tańców ziemi, uczniowie będą świadkami stałego Chrystusa i sposobu głoszenia Jego boskich słów. Ukazania uskosłoga Chrysta, Gospoda. Ukazanie się zmartwychwstałego Chrystusa Pana i Duch Święty przekształcą tą małą liczbę demoralizowanych galilejskich pielgrzymów na Paschę w Jerozolimie do grupy najbardziej zdeterminowanych jednostek, które będą pewne, Boga, ponieważ mieli mocną wiarę w Boga jako tarczę. Można ponadto powiedzieć, że apostołowie przeszli, w rzeczywistości musieli przejść, przeżyć coś dla nich niezwykłego podczas męki Jezusa. To było pewnego rodzaju śmierci duchowej, zanim oni odrodzili się do nowego życia, zanim oni stali się pierwszymi misjonarzami Ewangelii, musieli poznać swoją ludzką słabość, ale i siłę za Jego pokój. Gdy Duch ogarnął tę grupę, odepchnął stary strach, lęk, stworzono nowe fundamenty, miało miejsce duchowe trzęsienie ziemi, które poddało to wszystko pod znak zapytania. Jezus przez swoje zmartwychwstanie w świecie uczynił bezprecedensowe wstrząsy w każdej części świata.
Ale jakobyśmy mało rozmyślili. Gdybyśmy dzisiaj się zastanowili nad przesłaniem Jezusa dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszych czasach, wiernicy, chrześcijanie, wierni katolicy, zrozumieć trzy przesłania. Po pierwsze, by nie wątpić w Niego i przyjąć Jego pokój. Raz ty uwierzy, stać w wierze, czytając Pismo Święte, będę świetlony Jego Duchem, następnie, aby być świadkami Jezusa. My wątpimy, kiedy jest nam ciężko, tak jakby Jezusa nie było, działa w nas. Podobnie jak uczniowie, jesteśmy zdezorientowani, przerażeni przed cierpieniem, wojną w obliczu tego wirusa. Patrzymy na Jego ręce i nogi na krzyżach w naszych domach, a boimy widzieć się. Jest nam pokazany w Eucharystii za każdym razem podczas mszy świętej. Zwraca się do nas poprzez... Rozumiemy. Jako tako, Jezus nikad... No to Jezus nigdy nie rezygnuje. Stopniowo otwiera nam oczy naszych serc i umysłów. Jeżeli zaakceptujemy bycie Jego, stajemy żywymi świadkami, przyjmujemy odpowiedzialność za życie i dawanie świadectwa o Nim dla wszystkich narodów. Jesteśmy Jego świadkami poprzez chrzest. I przyjmowanie otrzymaliśmy pełnię Ducha Świętego. Prawdopodobnie wiecie, że słowo męczennik pochodzi od greckiego słowa. Męczennik to jest ktoś, kto został zabity z przekonania lub dawanie świadectwa. Wszyscy apostołowie przeszli przez mękę. Jana, który został zesłany na wyspę Patmos, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Dlaczego? Ponieważ nie mogli nie dawać świadectw. Święty Piotr akcentuje w Dziejach Apostolskich. Dlatego wiemy, że ich świadectwo jest wiarygodne. Nie umiera za coś, co nie myśli, że jest prawdą. Więc kto złożyłby swoje życie, oddał swoje życie za kłamstwo? Zmartwychwstałe dzisiaj otwiera ich umysły, aby poznali Pismo. Decydujący znak wiary w zmartwychwstanie jest poznawanie Pisma Świętego. Jest to szczególnie prawdziwe wiara dzisiejszych wierzących dla nas. Nasza wiara opierała się również na wiedzy z Pisma Świętego. Według Pisma Świętego Jezus z Nazaretu, wcielony Syn Boży, jest nadal obecny w naszej teraźniejszości, w naszych czasach. Jezus mówi, moje słowa są prawdą i życiem. Jednocześnie mówi, że człowiek nie żyje tylko o chlebie, lecz o każdym słowie, które wychodzi z Pana. Uczniowie widzieli zmartwychwstałego, rozmawiali z Jezusem, jedli. I to nie tylko w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, lecz to było wielokrotnie. Po zesłaniu Ducha Świętego oni już nie milczeli. Dawali o Nim świadectwo, umierali za Niego. Nie ma więc wątpliwości co do ich. I danas 2000 lat. Dzisiaj, 2000 lat później, przyjmujemy ich świadectwo. Byty świadok znaczy... oznacza jednocześnie niesienie pokoju, zmartwychwstania i radości, a tym samym rozbudzić w naszych sercach nadzieję, zwycięstwo życia, jednocześnie ożywić lub obudzić ljubaw u onome, koji još nema. Ili koji još nije imao... jeszcze nie mają albo nie mieli. Nie zaboravimo. Nie zapomnijmy, że apostołowie zachęcili cudesa, kao što smo i vidjeli u današnjem. To widzieliśmy
te su oni tom čitanju včerajšnjem glavno njihovo svjedočenje u Isusa Krista, a ih davanje svjedectva o Jezusie Chrystusie było przez ich całe życie, życie pełne miłości do przyjaciół, aż do męczeńskiej śmierci za wierność Bogu. Proslavom Gospodinova uskrsnuća. Świętując zmartwychwstanie Pana, możemy radować się szczerze i słyszeć wszystkie słowa życia Jezusowi.